Witajcie na kanale Pierogolożka, ja jestem Ewa i dzisiejszy film będzie inny niż wszystkie inne filmy, jakie do tej pory pojawiły się na tym kanale. A będzie inny, bo idą święta, a święta to taki czas w roku, który roztapia te nasze oblodzone serca i motywuje do tego, żeby chociaż przez jedną krótką chwilę stać się, jak to mawiają coache, lepszą wersją samego siebie. No, nie jest tajemnicą, że ochrona zdrowia psychicznego w naszym kraju nie miewa się najlepiej, a w szczególnie ciężkiej sytuacji znajduje się ta dedykowana, no, młodszym pacjentom. Dlatego pomyślałam, że jako psycholożki i psycholożkowie możemy zmobilizować siły wspólnie i chociażby symbolicznie, pośrednio coś w tej sprawie podziałać. Do dzisiejszego filmu zaprosiłam naprawdę utalentowane osoby dysponujące ponad przeciętnymi skalami głosów. I chcielibyśmy Was zachęcić z okazji świąt do wsparcia Karbonki założonej na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która niesie naprawdę bardzo szeroko pojętą pomoc dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej w przestępstwach, w tym w dużej mierze, no, wsparcie psychologiczne. Fundacja m.in. prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 24/7 oraz centra pomocy dzieciom, w których ofiarom przestępstw jest po prostu świadczona pomoc psychologiczna, prawna i medyczna. Przede wszystkim na rzecz dzieci, które doświadczyły w swoim krótkim życiu przemocy, czy to przemocy tradycyjnej, czy to przemocy seksualnej. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi też szkolenia z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, a wiemy, jak kwestie cyberprzemocy mają się obecnie w naszych czasach. Gdybyście chcieli sobie poczytać więcej o działalności tej fundacji, no to tutaj pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie możecie zdobyć więcej informacji. Tak samo w opisie filmu znajduje się link ze skarbonką do zbiórki. Żeby było jeszcze fajniej, to wszystkie pieniądze, które zarobi ten film na sensie, no, przelejemy na fundację. Także zapraszam do mojego Instagrama, pani psycholożka. Tam na Instastory pokażę, ile udało nam się zebrać i no, wrzucę, jak przelewamy te pieniądze, żeby wszystko było na czysto. Także im więcej odsłuchamy dzisiaj kolędy, tym więcej szekli pójdzie na pomoc potrzebującym. A więc, moje drogie lożki, moi drodzy lożkowie, wszystkie raciczki na pokład. Pokażmy, jaką mamy moc w te święta. No dobra, to ja teraz użyję moich magicznych zdolności i przeteleportuję się do Adama i lecimy! Dobra. Leć. Możemy tanie. Tak? No. Dobra. Dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna Czysta, porodziła syna. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anie grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje. I Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Choć w sajeneczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.